Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mam dla Was fantastyczną perełeczkę. 16-letni Magnus Carlsen rozgrywa w 2006 roku partię na Olimpiadzie szachowej z Arkadijem Naiditschem. Piękna partia. Wówczas Carlsen posiadał ranking właśnie 2646, więc był już arcymistrzem, który dobijał do 2700. Z kolei Naiditsch również był progresującym zawodnikiem, jeszcze młodym, wciąż młodym. Moi drodzy, przejdźmy już do analizy. E4. Tym ruchem się rozpoczęła partia. Carlsen odpowiedział E5. Nic z tych rzeczy. Carlsen tutaj na pewno nie grał na remis. 16 lat, 2650 i on gra na remis. Nie, moi drodzy, zawsze gra na wygraną, jeśli tylko może. Skoczek na F3, skoczek C6, goniec na C4 i skoczek na F6. Obrona dwóch skoczków, tak również można zagrywać. I jednak tutaj białe zagrały skoczkiem na G5. Myślę, że większość osób dostaje taki ruch, jeżeli gra obronę dwóch skoczków. Mówię tu o osobach początkujących, rzecz jasna. Zauważcie, że skoczek z gońcem wspólnie atakują punkt F7. Jak sobie z tym radzić tak naprawdę? Moi drodzy, przede wszystkim musimy pamiętać, że nie da rady obronić to poprzez ruch hetman E7, bo już są straty materialne. Tutaj trzeba zagrać D5, tak jak w partii właśnie poszło, przerwać komunikację gońca tutaj z tym pionem F7. No i po wybiciu na D5, no nie polecam niestety zbijać tutaj na D5, bo mogą być ogromne kłopoty. Tu są takie warianty wyliczone, tam się chyba bije na F7, gra się hetman na H5, potem hetman F3, naciska się na punkt D5. Z silnikiem można to sobie dokładnie przeanalizować. Moi drodzy, w tym momencie Magnus Carlsen, oczywiście można zagrać też taki ruch teraz, w tym momencie skoczek A5, goniec B5, szach i C6, lecz według silników w dzisiejszych czasach jest to taki wariant nieco mało poprawny dla czarnych, no ale na niższym poziomie, typu moim nawet, myślę, że spokojnie można próbować, lecz Magnus Carlsen zagrał niezwykle ostre posunięcie. B5, moi drodzy. Już po piątym ruchu na szachownicy dzieje się wielka burza. Lecz uspokoję Was, spokojnie, tutaj wszystko jest dobrze. I teraz tak, przeanalizujmy sobie takie odpowiedzi. Jeżeli będzie bicie skoczka, to zbijamy gońca. Czarne zostają z parą gońców, jest pion mniej, ale rozwój jest bardzo szybki, wielka rekompensata. Jeżeli goniec na przykład zbije na B5, co się wydaje fantastycznym ruchem, bo przecież pionek atakuje, goniec atakuje po skoczku. Niestety to bicie jest fatalne z tego względu, że hetman bije na D5. Zauważcie, jest obrona, jest atak na G2. Jedynym słusznym wyborem, no w zasadzie jakby było wybicie, no to hetman wybija, jest pion mniej, para gońców, świetny rozwój czarnych. Prosta sprawa. No a jeżeli tutaj w tym momencie goniec na przykład by poruszył się na F1, no to chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Goniec wraca na swoje miejsce, a my już mamy rozwinięte dosyć wysoko figury. Moi drodzy, po B5 goniec zagrał właśnie na F1. No właśnie, niby dobrze, niby źle, ale to jest dobry ruch mimo wszystko. Już tłumaczę dlaczego, bo jakbyśmy zagrali na gońcem na E2, to wskakuje skoczek na D4 z obroną i z opcją wybicia tego gońca. Bo czarne chcą tu uzyskać parę gońców, jednak mimo wszystko, żeby ten goniec miał siłę na szachownicy, nie mając przeciwnika w postaci białopolowego gońca białych. No ale jeszcze wróćmy troszeczkę tutaj do tej pozycji. Można by było oczywiście zagrać gońcem na F1 i teraz, tak w partii oczywiście też poszło i teraz w tym momencie można by było na przykład hetmanem zbić na D5. Skoczek na przykład na C3, hetman C5, goniec B5, goniec E7. Rozwój. Chodzi o rozwój figur czarnych. Myślę, że pozycja dosyć ok, lecz w partii, moi drodzy, Magnus Carlsen po goniec F1 nie zbił tutaj na D5, wyobraźmy sobie, tylko zagrał H6. Niezwykle zagrał na niezłą aferę. Najlepszym ruchem to nie jest, według silników, lecz myślę, że zostało to dobrze przygotowane. Dlaczego nie jest to najlepszym ruchem? Dlatego, że można wtrącić bardzo ciekawy ruch, skoczek F7, deruszując króla. Lecz nadal po biciu na C6, goniec C5 i myślę, że czarne nadal są zadowolone, chociaż przewaga według silnika jest bardzo duża u białych, plus 2 praktycznie. Lecz z praktycznego punktu widzenia zwróćmy uwagę, że jednak tu grają ludzie i ja bym... No, trzeba wykonywać po prostu tutaj białymi bardzo dokładne ruchy, co jest niemożliwe w zasadzie przy grze szachisty prawdziwego. Moi drodzy, przejdźmy dalej, bo tutaj dużo tych ruchów było. Skoczek zagrał na e6, wtrącił właśnie taki ruch. O co tutaj chodzi? No o to, żeby po wybiciu wybić tu i zdwoić przeciwnikowi pionki, co myślę, że dla czarnych jest całkiem w porządku. Pozycja czarnych po 7 ruchach już jest przyjemniejsza. Moi drodzy, ona już jest przyjemniejsza. Goniec teraz zagrał na c5. No dobra, wyprowadzać figury należy. Taki ruch, no nie bardzo chce się tutaj zbijać. Z tego względu, że tu no, jeden pionek tak naprawdę, znowu tracimy tempo, tutaj roszada, jakiś hetman d5, może bicie na f2 istnieje, dużo dobrych opcji. Poszło zagranie d3, no arcymistrzowie nie biją takich pionków tak po prostu, żeby tracić tempo. Roszada ze strony czarnych, goniec e3. Widzimy, że białe chcą też rozwijać szybko figury, żeby nie być w tyle. Tutaj zostało to wszystko wymienione i hetman kulturalnie zagrał na d6 z opcją wybicia tego paskudnego, jakby nie było pionka, ale też, żeby goniec miał jakiś tutaj, no, jakąś taką aktywną grę. Skoczek na d2. Hetman c6 wziął pionka i e4. Blokada. No właśnie, wygląda to groźnie. Znaczy, wygląda to solidnie w zasadzie dla białych, lecz tak nie jest. Hetman c5. No takie prześwity tutaj, słuchajcie, już się dzieją. Skoczek b3, hetman b6. Hetman trochę potańczył, ale on stoi tutaj bardzo dobrze. Nie ma czarnopolowego gońca, nie ma go jak zaatakować. Hetman e2, moi drodzy, zagrał niemiecki szachista wówczas. Chyba niemiecki, on zmieniał narodowości. Goniec na d7 i g3. No, rozwój trzeba kończyć. To Carlsen nie czeka ani chwili. Zobaczcie, idzie pionami na przeciwnika. Goniec h3, uderzenie, jakieś tutaj patrzenie na pioneczka. a4. Zobaczcie, tam gdzie jest przewaga przestrzeni, no to kontynuuje czarny. Skoczek na d2, moi drodzy. I teraz ruch, który mi się bardzo podoba. Zresztą Carlsen słynie z takich zagrań, powiedzmy takich kapablanowskich. A3. Im dalej, tym lepiej. Osłabienie skrzydła. Oczywiście b3. Ten pionek może zrobić karierę, moi drodzy, w przyszłości. Goniec e8, przerzuca się ten goniec na lepszą placówkę i hetman zagrywa na f2. No takie kontrowersyjne nieco zagranie. I moi drodzy, w partii tutaj nastąpiło hetman c6, ale ja już pokażę wam, co by było po wymianie hetmanów, bo to się narzuca oczywiście. Zobaczcie, narzuca się dlatego, że po wybiciu jest wybicie tutaj skoczkiem z podwójnym, już pokazuję, z podwójnym szachem. I tutaj powstaje dość forsowny wariant. Uwaga, król e3. Bicie na d2, oczywiście bicie z szachem, wtrącenie, król h8, no bić trzeba, nie ma wyboru. Wieża f2, król c3, nie idziemy absolutnie tutaj na pierwszą linię, gdyż komunikacja wieży zostanie przerwana i w ogóle pozycja białych byłaby fatalna. Król c3, moi drodzy. Jeszcze istnieją takie ruchy jak b4, pamiętajmy, ale to jeszcze nie w tym momencie. Wieża a6 jest to nadal ruch dobry i szybki. Goniec d5, aby pilnować pola c6, bo inaczej wieża by tu zagrała, ale jest goniec na c6. Właśnie to są forsowne wszystkie posunięcia i po król b4 po prostu wieża bije na c2. Takiego pionka raczej nie chcemy wziąć, bo tutaj pada, więc król by zbił raczej na a3 i c5. Ocencie pozycję sami. Myślę, że czarne mają tutaj bardzo duże szanse, żeby zwyciężyć w tej końcówce, mimo że w pionach jest porówno, lecz aktywność tych wież ma naprawdę ogromne znaczenie i uderzanie w 2 punkty, co jest niezwykle istotne. No, Carlsen na to nie poszedł. Może tutaj białe były przygotowane na jakiś remis w tym momencie w forsownym wariancie. Ciężko powiedzieć. Carlsen kombinuje i zagrał hetmanem na c6, co na pewno nie zwalnia z obowiązku białe, jeśli chodzi o intensywne myślenie. Może też na tym to polega. No młodość, moi drodzy, 16 lat i 2650. Pokażcie mi takiego zawodnika. Oczywiście są tacy na świecie, ale jest ich garstka. Moi drodzy, roszada ze strony białych. Goniec h5 znalazł sobie aktywną tutaj diagonalę. Hetman na e3 i goniec na g4. Sprytne zagranie. Jeżeli będzie bicie, no to nie odbijamy, bo tracimy tu gońca. Oczywiście po biciu zbijamy na h3, więc tu się nie obawiamy. Goniec zagrał na g2. Zobaczcie, że jak tutaj goniec by wybił, to po prostu skoczek wchodzi aktywnie z hetmana, z atakiem na hetmana. Po tym posunięciu po prostu czarne wzięły pionka. To takie nieco ryzykowne posunięcie, ale tak naprawdę co grać w tym momencie? Dlaczego ryzykowne? Chodzi o to, że tutaj wieża może się uaktywnić. ale wszystko trzeba przeliczyć. Moi drodzy, wieża zagrała z f na c1 i hetman na b2. Tu hetman nie jest absolutnie złapany, bo zawsze ma odejście na d4. I nastąpiło h3. I moi drodzy, według mnie teraz, i nie tylko według mnie, według analiz różnych szachistów, Carlsen zagrał fantastyczne posunięcie w danej pozycji. Naprawdę to był objaw jego geniuszu tak naprawdę. Ciężki ruch mimo wszystko, intuicyjny, dalekosiężny bym powiedział. Spróbujmy znaleźć to posunięcie, można sobie zatrzymać materiał i ja już pokazuję. Otóż został zaatakowany goniec, a czarne zagrały wieżą na d8. O co chodzi? No właśnie. O co tu chodzi? Głównie będziemy wykorzystywać to, bo sprawdźmy, co by było po biciu, bo bicie nie nastąpiło. Jakby było bicie, to wykorzystujemy to, że bijemy tutaj stępem na hetmana, hetman e2 i mamy tutaj opcję hetmanem na d4, lecz Carlsen mógłby, przypuszczam, zagrać najpierw h5, chociaż ten ruch też jest dobry, potem h5, przestawienie posunięć, po wieża f1, bo taki ruch trzeba zagrać, bo tutaj groziło wieża f2. Szach mógłby nastąpić, król h1 i wieża f2. To pozycja totalnie się sypie. Totalnie się sypie pozycja. Po wybiciach czasem istnieją takie bicia, tutaj bicia, pionek wolny, czasem z szachem, z powrotem skoczkiem tańczymy, idziemy wieżą na f8. Głównie ten pionek może być słaby w całej tej konfiguracji. Wieście lub nie, pozycja jest totalnie przegrana. Byłaby. Mamy taką pozycję i białe zagrały wieżą. Dobra. Hetman zbił na a2. Wieża wróciła. Hetman b2, wieża wróciła, hetman a2, wieża wróciła, hetman b2. No i co dalej? Wieża znowu b1. No i Carlsen stwierdził, że remisu nie chce i zagrywa hetmanem na d4. Okej, po wymianie wieża wybiła, rzecz jasna, żeby mieć aktywność. No i straciliśmy czarnymi gońca. Jak ocenić tę pozycję? Otóż Magnus ocenił to jako lepsze dla siebie, miał rację. Głównie chodzi o to, że ten pionek jest wolny. On jeszcze tam nie dochodzi do pola przemiany, ale jest niedaleko. Skoczek jest nieco ograniczony przez tego bardzo ważnego pionka b5. No i gramy dalej. Oczywiście tutaj białe czarne wybijają pionka na d3. Skoczek f1 gdzieś tam uciekać musi. Po prostu musi. Wieża na a8. Tutaj też dokładnym, fajnym zagraniem byłoby b4, wspomożenie tego pionka, ale wiecie jak to jest w partii. To się łatwo mówi, jak już się ją rozegrało i się analizuje. Po tym posunięciu tutaj białe wybiły pionka na C7. Pionek ruszył od razu do przodu. Myślę, że zbyt za szybko. Po prostu za szybko tutaj według silników białe utrzymują remis. No ale to silniki. Pamiętajmy, że one muszą wykonywać jedyne ruchy. Wieża zbiła pionka, ale to są dosyć narzucające się posunięcia oczywiście. No i musimy pionka bronić. Jakby się udało tym pionkiem do góry dojść, i jakoś skoczka przerzucić, żeby tą wieżę atakować i doprowadzić pionka na b2. To super, tylko że tych ruchów jest mnóstwo do zrobienia. Jak sobie tutaj Carlsen radził dalej? Wieża b2 nastąpiła i wieża z ósemki na piątkę. Tak po prostu obronił piona. Skoczek d2, skoczek g4. Widzimy, że w pionkach już jest tak, że są 4 piony więcej za figurę, więc ogromna przewaga, silniki i tak pokazują remis. Dlatego, że tak naprawdę te pionki nie dochodzą do przemiany, a te są poblokowane. Tu są 4 piony na 2, ale nie wygląda to tak wizualnie, że to jest ogromna przewaga czarnych w pionkach. Skoczek zagrał na b3, wieża na 4, tutaj grozi taki ruch, trzeba uważać. Goniec h6 zatem na skoczka i h5. No właśnie, ja bym się zastanawiał, aha, moi drodzy, już wiem, przepraszam, bo już to skrót myślowy mi się nasunął. Chodzi o to, że muszę bronić skoczka, bo inaczej goniec zbije tutaj i będę bronił jeszcze bardziej na b3. Więc h5 trzeba zagrać, ale goniec to machnął. Dwie wyspy zdwojonych pionów, wygląda źle, lecz czarne niczym w tej pozycji nie ryzykują, to białe powinny się martwić. Po skoczek na d2 wieża po prostu zbiła. No, trzeba było grać skoczkiem, bo inaczej grozi wieża, przypominam. Po wybiciu król zagrał na f2. Dobra, wieża z g3 wróciła i wieża zbiła na b5. Dobra, jednego pionka się tutaj białe pozbyły. Teoretycznie jakby się udało wybić te kolejne, no to tutaj białe miały duże szanse na zwycięstwo. Aktywność króla przede wszystkim w końcówce. Król na e2, król f6, król d1. No król zmierza, zobaczcie, tutaj bliżej piona. I wieża zagrała sobie na h3. Daleko, daleko, tam jakieś opcje istnieją ataku. Król c2 oczywiście, G3. Jak nie jeden pionek, moi drodzy, dojdzie, to drugi. W tym momencie wieża zagrała na B3 i król G5, aktywność. No niby tu jest powiązana wieża, ale idzie król do pomocy. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, jaka jest duża aktywność króla w końcówce, jakie to jest potrzebne. Król zagrał na B2, król G4, wieża C3, G2. Proste zagranie, po wymianie tutaj król szybko idzie, jeszcze piona można dosunąć, zawsze królem można zagrać G3, F2 ewentualnie i próbować doprowadzać do przemiany. Wieża z C na C1 do obrony i wieża E3. Zawsze tak troszeczkę napadamy na piona, krępujemy skoczka, jakieś wieża E2 grozi, no król idzie do góry. Król zagrał na C2, moi drodzy, król G3, król B2, król F2, wieża C2 i wieża E2. Pozycja jest totalnie przegrana. Białe poddały. Białe się po prostu poddały, gdyż tutaj groźba jest nieunikniona. Jak wieża C1 z powrotem, to bicie. Takie manewrowanie, wymanewrowanie, aktywność. Wszystkie figury czarnych zostały wykorzystane. Nawet król w ostatniej chwili. Moi drodzy, według mnie przepiękna partia 16-letniego przyszłego mistrza świata Magnusa Carlsena. Przypominam, że partia była z 2006 roku. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć!